Witam Was, tu BZ8001, a to jest kolejna misja z Call of Duty Jedynki. I teraz w tym odcinku, w tej misji, musimy uciekać. Dobra, musimy strzelać z panzerfaustów w tamte pojazdy. Co jest bardzo banalne w niektórych momentach, więc warto za każdym silnym pojazdem zapisać grę. Na przykład teraz. Mamy już załatwione dwie ciężarówki. Na samochody wystarczy karabinek. Nie będę marnował. Bo i tak się wywalili. A most jest zatkany. Co? Dobra. Dobra. Musimy go stąd osłaniać. Taka banalna rzecz, a jednak trudna. Oni nas strzelają, ale no nie trafią. Musimy tylko strzelać i przypilnować, żeby Waters podłożył bombę pod most. Zdetonował ją ręcznie. Bo jest podłożona, ale no nie wybuchła. Waters musi zrobić to sam. Tak, zrobił to i automatycznie szybko tutaj wybiegł. Dobra, Waters. Oddawaj karabin. Teraz będę jechać z drugiej strony. Dobra, bierzemy panzerfausta. Szybko, dawaj drugi, bo nie zdąży. Dobra. Szybko, dawaj kolejny. Tak, udało się. Dobra. Teraz będzie szło już jak po maśle. Taką przynajmniej mam nadzieję. No i co? No to co z niego strzelasz? Jeszcze strzelił tak nie trzeba, nie? Dobra, my tylko strzelamy w te motorki. I zaraz zginiemy. Tak, zginiemy. Tak, zginęliśmy. No niestety, no jeszcze raz próbujemy. Tak, to byliśmy tutaj. Dobra, zwracamy uwagę na tamte motorki jadące w naszą stronę. Musimy tylko zdjąć tamtego kolesia, który jest w tamtym samochodzie. Tak! Udało się, dobra. Zwalony. Cieszmy się zwycięstwem. Niektóre momenty są strasznie denerwujące. Na przykład ten moment. Trzeba mieć warto... Znaczy, tutaj trzeba mieć cały czas przeładowaną broń. Ponieważ w niespodziewanych momentach mogą nas zaskoczyć te... Właśnie ciężarówki i Niemcy, które mogą nas rozwalić. Dobra, to był strzelec z panzerfaustem, ale mu uciekliśmy. Misja bardzo krótka, fajna i pełna akcji. Jak to na Call of Duty jedynkę przestało. Ja gram tylko w fajne gry. Wow, wow. O kurde. O, nawet co to było? Ja nawet tego nie zauważyłem. Nie, co się stało nawet. Jeszcze raz. Muszę uważać na tyły bardziej. Aha, to oni. Dobra, spokojnie. Jak na wojnie. To jest nasz ostatni zgon, bo nie chcę tyle razy ginąć i powtarzać tą samą akcję. Tak to było. A gdzie ten koleś, który na ten samochód skoczył? Aha! Tego to już było. Czyli można powiedzieć, że misję mamy już zaliczoną. Czemu? Bo Price to kompletny wariat. A czemu jest wariatem? Sami widzicie. Tak, udało nam się przejść tą misję. Niestety zaliczyliśmy dwa zgony.
Najważniejsze, byś nigdy się nie bał. Wróg, który zmuszy cię do odwrotu, sam się cię boi. Właśnie w tym momencie Andrzej Morius. To już było. Zakończyliśmy misję Eder tam. KTY, czyli wracamy z Eder. Zawsze chcę powiedzieć Eden. Eden. Dobra. Po koniec tej misji zapraszam do kolejnej. Na razie.